mamy bardzo głośny poranek. Jak widzieliście, dołączył do nas Błażej, który właśnie wymiata na gitarze. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasz Błażej, moi drodzy. Tak, zrobiło się jeszcze głośniej, niż było, jeszcze większy harmider, ma tylko jedyna, nic nie słyszę. Spauzujmy na chwilę, bo muszę tutaj ogarnąć. Angelika znowu się pokłóciła z Damianem, bo znowu bez jej wiedzy i w ogóle bez żadnych rozmów sprowadził do domu jeszcze jednego brata. Także no, wszystko jest nie tak, jakby chciała. Ale ona zaraz idzie do pracy i ma to wszystko we nosie, moi drodzy. Damian natomiast nie idzie dzisiaj do pracy. Tak myślę. Czy Aniela? Ona do 15 aż ma tą szkołę. Dobra, niech idzie, mam nadzieję, że zdążę ją potem ucieszyć przed urodzinami. No, Błażej musi niestety iść do pracy, bo on nie ma jeszcze urlopu żadnego, to niech sobie idzie. No, nie będzie go na urodzinach, trudno. I tak najsmutniejsze jest to, że na urodzinach Anielki nie będzie jej mamy. Wiadomo. Miski tutaj są pełne. Tak jest. Zostaw to i idź. Zrób co ci mówiłam. Skorzystaj sobie. Zrobimy jej taką jakby przyjęcie, niespodziankę, nie? Bo ona będzie teraz w szkole, to nie idziesz do pracy dzisiaj. Wiem, że to dla ciebie ciężkie, ale weźmiesz sobie niewolnego. Nic się nie stanie, nikt nie umrze. Weź to schowaj. A ty już idziesz do pracy, dobra. Nie sprzątaj, idź do pracy. Kurczę, jaki on jest oparty. Nie idziesz dzisiaj do pracy, Damian, i koniec. Pogódź się z tym. Jeden dzień cię nie zbawi. Ty przestań tam naparzać, choć zjedz się na mnie. Bo już mam dosyć tego hałasu, więc nie mogę tutaj... Damianie, chyba cię trzasnę zaraz. Nie idziesz do pracy. Masz urlop, halo, urlop. Wiesz, co to znaczy? No. Już po prostu oszaleć można. W końcu trochę ciszy. No i jak wiecie, Błażej do nas trafił, ponieważ nasz rodzinny dom praktycznie spłonął i nie ma co po nim zbierać. Nikt nie wie, jak to się stało i co się stało. Błażej po prostu wrócił z pracy i zastał pożar, wielki pożar. Okoliczności są tajemnicze, ale cóż. A tam. Jest to przykra sytuacja niestety, bo ten dom jest rodzinny, wiele wspomnień i tak dalej. Balbina bardzo ciężko pracowała na niego. No ale stało się, moi drodzy. Trzeba sobie radzić. Życie jest nieprzewidywalne. Trzeba żyć tam. Dobra, co ja mam z nim robić do tej 15? Tak bez pracy, jak to tak? Ty nic nie musisz robić. A ty w ogóle idziesz na 14 do pracy, tak? Zgadza się. Możesz sobie poćwiczyć przemowy. Bo potrzebujesz charyzmy do swojej pracy. A my będziemy tutaj z Damianem. Jakieś pytanki? Weź poczytę. I zobacz wszystko. Co tam, Morusia, byś chciał od nas? Wykąpać byś się chciał. Nic, tylko kąpać te przeciągle. Wykąp. Morus. Już się nauczyłeś tych charyzmy, co tak szybko? Ale i tak jeszcze ten punkt ci potrzebny. No i już się pięknie pokaż, co tutaj masz. Aha, bo właśnie Cyryl, znaczy nie Cyryl, tylko Błażej, zdążył pozabierać cenne rzeczy z domu. Czyli jakieś tam nagrody, jakieś właśnie takie te. Zaraz to tutaj. To mamy zdjęcia Cyryla i nagrobek. Cyryla oczywiście starszego. Jakiś dyplom imitacji owczej skóry. What the hell? Aha, to jest po ukończeniu studiów, to ja jego dyplom, okej. Nie wnikam. W każdym razie ma te rzeczy ze sobą. I co, kąpiesz tego Morusa, czy nie bardzo? W tym garniturze będzie teraz ładnie cały dzień, bo przecież... Z 11. Tak o 15 będziemy robić to przyjęcie, jak wróci Anielka, bo... nie chcę, żeby sama dorosła. Ale ona jest w takim ciężkim stanie. Morus daje głos. Kropek prosi. I rozmawiać o hobby. To się da zrobić. Dobra, ty coś zjedz. Zjedz sobie.
ja tak bardzo tęsknię za tą pracą, to weź sobie tutaj ile konsultacji. No tu wykorzystuję ten dzień urlopu, nie? Doskonale radzi sobie w szkole, super. Poprawił oceny. No, znowu jest 6+. I tak miało być. Aha, mamy tutaj zepsutą wannę, a nasz lokaj to nie laskaw potrawić? Lokaju, czy ty nie powinieneś naprawić tej wanny? Od czego ty tu jesteś? Napraw. Nakłonimy go w takim razie do tego. A ty do pracy, sio. Poszedł. Zarabiać hajsy. Nie patrzę? Nie! To się nie to! Kero, kero, bonito! Ma! No i idź trochę po hałasu, bo tobie rozrywki potrzeba, a tobie to najbardziej podniesie. Dobra, bo teraz tamten poszedł, także zapnę radę tę wannę z pokoju. Więcej tutaj konsultacji. Za godzinkę zrobimy przyjęcia. Nie chcę teraz wystawić tych balonów, tak dalej, bo zaraz mi popęka wszystko. I tak się zastanawiam, czy w ogóle kogoś zapraszać. Powiem szczerze, że najlepiej mi te imprezy wychodzą, jak nikogo nie zapraszam i po prostu robię sobie to wszystko sama. I ty tak właśnie poszedłeś do pracy, tak? Czemu ty nie poszedłeś do pracy? Po prostu te simy mnie dzisiaj... Zresztą mogłeś sobie wziąć samochód. Dobra. I za karę na nogach nie ma. Mirka, jak tylko przyjdzie mi tutaj szybko do kibelka. Weźmy sobie prysznic. Jakby jej szybko tutaj rozrywkę podnieść, to nie wiem. Niższe oceny? Przecież odrobiła lekcję. O! Jak to? Ale... Klops. No trudno. Zróbmy to przyjęcie powolutku. Dajmy jakiś stół. Pewnie i tak się nie uda, tak jakbym chciała, tak że już wszystko jedno. Już mi wszystko jedno. Nie ma tu torta takiego ładnego. Mamy jakieś balony, no. Tak nie przydźwiadne. Mamy lokaja do posprząta. Proszę bardzo, baloniki. Torcik jest tutaj. Nie mamy żadnej muzyczki. O, patrzcie, zapomniałam o tym całkowicie. Niechaj tak będzie, nie będziemy szaleć. Ona się szybko ogarnie jeszcze. Ale ona ma po 12 i co mam z nią zrobić? Teraz będzie 18 i wszystko mi to psuli. Nie zadbałam wystarczająco o nią. Weź to włącz. Przestań tam już grać, bo już mam cię dosyć, Cyrylu. Masakra, mam już dość. Naprawdę tyle simów, każdy co innego robi, hałas i nic więcej po prostu. Tak, wykorzystuję dzień, tam dostał te pieniądze za to, dobra. No i git. Ty chciałbyś jeszcze... Gdzie jest Morus? Szybko je tutaj spełnimy. Komenda, daj głos. I gdzie jest kropek? Wszyscy śpią. Komenda. Proś. Czemu nie możesz tańczyć? Nie może? Czemu się przyłączyć? Nie wiem, czy zdążymy zaprosić gości. I nic nie spełniłaś, tak? O Jezus Maria, po prostu Jezus Maria. No wiem, że te zabawy trochę nie brakuje. Urząd przyjęcie. Urodziny. Robimy ci urodziny już, cicho bądź. Z przyjaciół, no Balbiny nie zapraszamy. No. Liliannę możemy zaprosić. Tych ludzi tak średnio znam.
Sprośmy jeszcze może ją. Dobra, nie będzie tyle osób, nie będziemy przesadzać. To i tak nie jest najważniejsze. Chodź tu, Kropek. Co nie przyszli? Wszyscy przyszli. Nie gratuluj mi jeszcze. No, Kropek, pomóż spełnić nam pragnienia. No, kochany Kropek. Miał prosić, tak? No i spełni się. Coś jeszcze... Oj. Pochwal za unikanie drzewa. Kropek, nie odchodź! O nie! Coś kliknęła mi, nie wiem co! Proszę, ale kliknęłam dobrze. Chciałam kliknąć na tort. Dobra, zmuchnij świeczki. Chodź, Anielka, robimy impre. O, nawet Angelika już wróciła, proszę. Ona tutaj z siostrą się bawi, widzę. Chodźcie, dziewczyny, na urodziny. I nie zmuchnęłaś tych świeczek. Ale klops. Dobra, wiedziałam, zawsze tak wychodzą te imprezy. Już nie mam słów, ja po prostu nie mam słów. Dajmy jej poszukiwanie przyjemności na razie. Co, rudzi cię odrzucają, weź się ogarnij. Niech będzie smród. Nakrycia głowy ci kręcą. Dawaj mięśnie. I pchałojezna. Niech se będzie tak na razie. Pokaż, jakie tu dzieci mamy. Nie wiem, kogo ty właściwie znasz. Możesz jego postarzyć. Bronka i tą Celinę. Dobra, teraz pierdyliard powiadomień. No i zobaczmy tą naszą Anielkę, nie? Widać, ja już widzę z daleka, że to jest wykapany Cyryl. Spójrzcie na niego, na nią. Bardzo podobna do ojca. Ale na szczęście ma całkiem ładną tą twarz. Cyryl, pamiętam, miał taki ogromny nohal. Ja ją oczywiście zaraz tutaj ładnie ubiorę. Także bez obaw. Gdzie to jest? Gdzie jest szafa? Na górze. Także zaraz do was wrócę, jak tylko ją zmienię, oczywiście. Dobrze, moi drodzy, już wróciłam. Trochę mi to zajęło, bo nie mogłam się zdecydować, ale tak teraz się prezentuje nasza Anielka. Spójrzcie na nią. Jest piękna, prawda? No, chodźże tu. Pokaż się tutaj wszystkim ładnie. O, myślę, że jest całkiem urocza. Wow, nie tak blisko. No mamy takiego fajnego kucyka wysokiego. Takie leginsy dałam i tunikę i myślę, że jest całkiem fajnie. Szkoda, że torta nie dostała, ale... Znaczy, no nie zjadła, ale trudno. Kurczę, zobaczcie, jakie ona ma oceny. Ale fajnie, że nadal jest w szkole prywatnej. Dobra, to kontynuujemy ten prezent. To już mi się wyświetlało, że mamy dobrą zabawę, także nie kontrolowałam ich przez chwilę, ale jednak dają radę. Dobra, ja powiem tak. Weź to wywal i to też. Na nic się nam to nie zdało. Niestety. Ale to może... Zaraz narudzić, byś się zajęła czymś porządnie. Solo. Tańcz, kobieto, tańcz. Błażej wrócił właśnie z pracy, fajnie. Zwykle zmęczony. Tutaj łazienka, co ty robisz? W tym kiblu? Czy tak się spytam, Damianie? Myślisz nad swoim życiem, tak? W ogóle gdzie jest Angelika i wszyscy, bo tutaj ich nie kontrolowałam w ogóle przez pewien czas. No tak, tu jest dalej wana zepsuta. Po co nam lokaj? Tak, Angelika, tak. Angelika jest po prostu... Tak, wynieś śmieci, już jej odbija. Pokaż mi, kobieto. Co ty potrzebujesz do tej pracy? Kreatywność i charyzmę. Przede wszystkim, co ty potrzebujesz coś zjeść.
Weź coś zjedz. Damian, ty się czujesz dobrze? Cieszę mnie to niezmiernie. A weź se. To co za śniadanie zostało? Dziecko, skończyłaś tutaj? Kim ty jesteś, że mi się kąpiasz w mojej wannie? Dzieciaku! Chyba ci coś boli. Nie, dosyć tego. Wynoście się wszyscy z mojego domu. Suscy się wynoście. Wyproś wszyscy. Nara. Nara, nara, nara. Koniec imprezy. Wiesz co, mam inny pomysł. Ja mam pomysł taki, żebyś poszła spać. O. A na razie jeszcze w tym pokoiku swoim dziecinnym, ale w ogóle daj mi jeść i spać. Damian coś tam podżera z lodówki. Ale Damian też niech już się położy spać. Ale zaraz, zaraz. Dobra, ty się kąpiesz. Potem idź spać tutaj do brata. Cyrylu. Jak to? Katastrofa, przecież była dobra zabawa. Oszuści. Niech Cyryl naprawi tą wannę już. Śpisz? No trudno, Damianie. Aha, Damian postanowił iść spać do siostry, jako że się pokłócił z Angeliką, także wiecie. Pokłócili się, Damian ma tego dosyć i poszedł spać do Anielki. Angelika więc dzisiaj będzie spała sama. Cóż, tak, fajnie, że sobie czytasz gazetkę, ale tu jest kolejka do łazienki. Jest nas tak dużo. A mamy tylko dwie łazienki. Już możesz zrobić siku. Weź sobie prysznic. Weź, zjedz coś. Zwierzęta dają radę chyba, mam nadzieję. Trzeba im tylko napełnić miseczki. Wyłącz, tak, Cyril tutaj wszystko ogarnie na koniec. Angelika! Zadam to też pytana, tak, tak, mam dosyć dużo w tej wannie. Angeliko! Już? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Majster. Idź spać. Tak, tak, tak. Dobra, nie dokąd to. Wynieś śmieci. Kurde, co ty z tymi śmieciami? No dobra. Trzeba ich ogarnąć, bo oni tutaj... Zaraz normalnie wywalę tą gitarę na śmietnik. Jak wszyscy będą mieli ją ciągle grać, tyle powiem. Pokażcie mi tutaj. Dzisiaj to jest po prostu totalny, totalny chaos moimi. Ogarniam tutaj Cyryla i kończę ten odcinek. Urodziny to była kompletna katastrofa. Totalnie mi nic nie wyszło. Ani tortu nie zbuchnęła świeczek, ani goście nie byli zadowoleni. Wszystko po prostu totalnie do dupy. Dobra. Co tam znowu gra? A ty sobie coś tam jesz z lodówki, dobra, to sobie jedz, jak już tak musisz. Aniela? Aniela potrzebuje rozrywki. Tyryrym, co jej najszybciej poniesie? Dobra, wrzucę ją do basenu. Chodź do basenu, Aniela. Lepiej, żebyście jutro szli do szkoły, nie? Będziecie się niewyspani i nieszczęśliwi. Dobra, niech ona sobie pływa, bo musi sobie podnieść tą rozrywkę, potem niech coś zje. A ta się jednak uparła z tymi śmieciami, dobra. Dobra, Angelika. Jak sobie chcesz, na którą ty masz do pracy? Na 10? Damian ma wolne. Ona też ma wolne. To może w końcu dojdą do jakiegoś porozumienia? A na razie to niech idą spać. Angelika tutaj. Damian idzie spać dalej. Są pokłóceni. Za Angeliką. O, jej dyni sobie śpią. I nie przeszkadza, że tutaj ktoś napala na gitarze w ogóle.
braciszkowie, bracia. Zjedz to, kochana. Szybko. I proszę cię, żebyś poszła też spać. Rano się ogarniesz dalej. Dobra, wszyscy w łóżkach, kończę odcinek, nareszcie udało mi się to ogarnąć. Dzisiaj to był totalny chaos, ja sama nie wiem, co się działo, wiem tylko, że Aniela miała urodziny, jest już nastolatką i tyle z tego. Tak naprawdę nic mi nie wyszło i szkoda gadać po prostu. No ale nic, słyszymy się w kolejnym odcinku i do następnego, pa!